Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Mistrzowie. Dziś naszym i Państwa gościem będzie wybitny aktor teatralny i filmowy, prezes Związku Artystów scen polskich pan Olgier Łukaszewicz. Podczas rozmowy z Miłką Skalską opowie o swojej blisko 50-letniej karierze artystycznej. Jego niezliczone, perfekcyjne kreacje aktorskie, które znamy nie tylko z warszawskich scen teatralnych, ale także z małego i wielkiego ekranu pozwalają dziś nazwać go prawdziwym mistrzem. O Olgierdzie Łukaszewiczu. Koledzy mówią, trawestując Stanisława Jerzego leca, że jest to aktor, który ma coś do powiedzenia, nawet jeżeli gra nie ma rolę. <laughs> no, to jest ambicją każdego prawdziwego aktora, a udowadnia to ostatnio Krzysztof Globisz. Przecież no, niestety choroba go pozbawiła możliwości mówienia, a mimo to zagrał główną rolę niedawno w spektaklu wieloryb i otrzymał. A nagrodę aktorską za to, co potrafi wyrazić sobą po prostu, jak jest. Ale dziś będziemy mówić o Panu, także o Pana społecznej roli, czyli o szefie Związku Artystów Scen Polskich, ale zacznijmy od początku. Urodził się pan na Śląsku, choć pana rodzina nie pochodzi ze Śląska. Ojciec lekarz, mama studiowała stomatologię, później zajęła się domem. Dom patriotyczny, tradycyjny, harcerstwo. Wydawałoby się, że z takiego domu może wyjść kolejny lekarz. Nie, broń Boże, ojciec. Wszystko tylko nie medycyna, kochani. Było nas trzech chłopców. To wynikało z poczucia odpowiedzialności. Ale kiedy już zacząłem marzyć o aktorstwie, to on chciałby, żeby tak może być a a autorem, nie aktorem, żeby pisać. Sam był marzycielem, patrzył w gwiazdy, prenumerował pismo Urania, tłumaczył nam bajki z rosyjskiego Gogola, takie niedzielne przedpołudnie. Sprał dzieciaki do siebie i czytał nam, to znaczy on czytał po rosyjsku, a nam czytał po polsku, bo on urodzony gdzieś tam koło Taszkentu, bo to rodzina zasłańca syberyjskiego. Teraz modnie jest przyznawać się do Piłsudskiego, więc matka Piłsudskiego była Bilewiczówna, moja prababka także Pelagia Bilewiczówna. W ogóle z Piłsudskim to teraz jeszcze mi się tak trafiło, że Józef Łukaszewicz był jednym z dowodzących spiskiem na cara Mikołaja III. I tam zostali złapani i był skazany na pobyt w twierdzy w Schlisselburgu. O tym wszystkim można wyczytać w książkach. O Samym Piłsudskim. Jeszcze mogę tak dodać na przykład, że matka prezydenta Władysława Raczkiewicza była Łukaszewcz. Hmm. Więc to jeszcze z tej strony mogę sobie te tradycje rodzinne obejrzeć. A rodzin, rodzice w ciągu powstania warszawskiego tutaj z moimi jednorocznym bratem. Byli spędzili i znaleźli się w Pruszkowie, i później, przez przypadek, zostali za radą rodziny skierowani na Śląsk, bo tam już była rodzina. Tam prezydent Mościcki budował przemysł chemiczny i jeden z wujów, tu po stronie matki, no, był zaangażowany w ten przemysł chemiczny, jak się później okazało, w przemysł zbrojeniowy. Więc w 1939 roku likwidował go. No i tak można by tego wędrzeć. Ale wrzućmy okiem na pańską drogę aktorską. To tam założył pan kabarecik, takie coś, i tam wykonał pan pierwszy utwór. Pamięta pan jaki? Bo w każdym razie legenda głosi, że zinterpretował pan ten utwór politycznie. Pierwszy utwór, jaki w ogóle powiedziałem, to był Sum, ale to szkoła podstawowa. Później, kiedy się obudziło we mnie powołanie. Było, był to wiersz w języku rosyjskim o mauzoleum Lenina. Kolega pięknie recytował. No, ale ja stałem w rzędzie ze swoją klasą i pomyślałem, ja bym to lepiej zrobił. No i za parę dni pytano, a któż by się chciał zgłosić na konkurs recytatorski? Podniosły rączki same dziewczynki i ja. No tak, ale potem niedługo już awansowałem do kogoś takiego, kto mógł zwalniać kolegów z lekcji. Stałem się bardzo atrakcyjną osobą, ponieważ pytał mnie na przykład nauczyciel WF-u: No, co artyści dzisiaj ćwiczą, czy nie? Rzeczywiście, szykując różne słuszne akademie, miałem możliwość apelować do grona nauczycielskiego, że potrzebny jest mi ten czy ów. I w ten sposób już kształciłem ten zmysł reżyserski. I w kabarecie też. W Szkole Teatralnej rektor krakowskiej Akademii mówił, że z zawodu może pana zdyskwalifikować trema. Trudno sobie to wyobrazić w obliczu tego, co pan przed chwilą powiedział. No, trema towarzyszy mi do dzisiaj. Od wtedy, kiedy. W szkole teatralnej trzeba było się popisywać na egzaminach aktorskich. No Była to czasami bardzo paraliżująca trema. Ciekawe, że nie miałem jej tak bardzo na wstępnym egzaminie. Chociaż też nie całkiem tak, bo z raptem zapominałem teksty, które mówiłem wiele razy. Ale podobna się im spodobałem ze względu na warunki, czy coś, przepuścili mnie do drugiego etapu. Ja poszedłem, pijąc krople pasy spazminy, pod kopiec kościuszki, popijałem, wykrzykiwałem wśród pól te swoje teksty i w tym drugim etapie rzeczywiście poszło dobrze. Potem po latach się dowiedziałem, że miałem nawet pierwszą lokatę wśród tych kandydatów do, do szkoły. A później wybierali mnie na przewodniczącego na starostę kursu. Przez cztery lata i tak pewnie mi to zostało do dzisiaj, do tego prezesowania. Miał Pan wspaniałych kolegów na roku, między innymi Wojciecha Przoniaka. To był świetny rok. To na Pana roku powstał Teatr Stu. Tak, Krzysztof Jasiński objawił swój dyrektorski talent na naszym roku. Był dosyć niezależny od profesorów, to znaczy potrafił się spóźnić na egzamin. Potrafił przysypiać za, za, za kulisami. Pamiętam tak jak pani profesor Zofia Jaroszewska, wielka aktorka, która grała z Osterwą. Raptem jej krzyk, bo za kulis na scence naszej małej pokazała się jakaś noga. A to była noga naszego kolegi, który nie zdążył się w nocy wyspać no bo był zajęty ruchem studenckim. Rzeczywiście, nasz rok był bardzo aktywny z Wojtkiem Przeniakiem. Próbowaliśmy, pamiętam, w kole naukowym, samoobsługę Pintera. O, jak mnie ten Wojtek męczył. Tam trzeba było powiedzieć od razu, cholera... Hol nie umiałem powiedzieć, cholera, tak, żeby mu się spodobało. Czyta gangster gazeta i tam z tego, co wyczyta, cholera, cholera. Do dzisiaj nie wiem, jak tego cholera, miałoby brzmieć. I także trenowaliśmy. Przez całą noc jakoś nas nie wyrzucali wtedy. Pamiętam, koledzy przerażeni rano wchodzą do sali wykładowej, szybko zamykają kurtynę, bo profesor dr Stefan Pape przychodzi i uczy nas teatru powszechnego, no a my tutaj sobie na dwóch łóżkach, bo w samopsłudze gangsterzy śpią na dwóch łóżkach. Koledzy mieli też blisko do <grywki> akademika, dziewcząt z WSP wtedy, no tam dzisiaj to odzyskały siostry zakonne te, te okna, ale czasami tam były jakieś takie przedzierania się na wysokości trzeciego piętra do koleżanek. W tym czasie u nas w Akademii Muzycznej, wtedy rektorem był Krzysztof Penderecki, na trzecim piętrze mieszkały nasze koleżanki z roku. Także pamiętam, że do swojej dzisiejszej żony, koleżanki, zakradałem się z bukietem kwiatów wprost po prostu do, do akademika. To pomieszanie dnia, nocy, to ten po prostu taki amok pracy. Dla nas, dla nas była najważniejsza granie, sztuka. I, i, i tak wspominam po prostu te, te, ten swój, nie wiem, jakby taki klasztor, pełne skupienie się na tym, nie na mechanizmach kariery, no jak, czego byli już świadomi nasi koledzy rówieśnicy w Warszawie. No, tak na nich patrzyliśmy bokiem, a naszymi rówieśnikami był powiedzmy Andrzej Seweryn, Piotr Franceski czy Jurek Zelnik, bo też do nich trafił. To był ten rocznik 68, mar marzec, historyczny miesiąc wtedy. Odcisnął się też na naszej aktywności obywatelskiej. Jakie klucze do zawodu otrzymał Pan w szkole? Różne były wskazówki profesorów. Naszym ulubionym profesorem był Edward Dobrzeński. Mówi: No, kochany, prościutko i inteligentnie, bardzo proszę. I ta uwaga towarzyszyła mu zawsze. Ale uczył nas przez to pewnej zwykłości, pewnego odniesienia się do naturalności. Dużo na tym skorzystaliśmy. Pewnej odwagi włamywania się w postać, rysowania postaci uczyli nas Władysław Krzemiński, który potrafił w związku z tym pokazywać, że no, Delarte, to, no czy Jerzy Jarocki, którego strasznie baliśmy się. A kochaliśmy właśnie Władysława Krzemińskiego, który patrząc na studenciaków, na ich rolę, potrafił mieć łzy w oczach, a jak zobaczył Grażynę Marzec moją, dzisiejszą żonę, no razem ze mną na plantach w Krakowie, trzymających się za rączki, a tyle razy powtarzał, kiedy ćwiczyliśmy oktaw Marianna, mówi nie nie, nie widzę, żebyś ty jej kochał. Nie nie nie, nie też to nie ma tego. No te, ten uśmiech takiego satyra, oto skojarzył parę um, młodzieżową, no, przetrwa do dzisiaj, chciałem, żeby to ten profesor wiedział, był ciepły, dobry. Oni byli skupieni na nas, byli marzycielami, to byli bardzo skromni ludzie. To nie byli to artyści nastawieni na jakąś karierę. Stwarzali jakieś poczucie świątyni, jakieś czegoś strasznie nawiedzonego. Jerzy Merunowicz był takim i od niego Krzysiek Kiesiński wziął różne tam od Rudolfa Steinera teorie i wychowania i człowieka, istoty człowieka. Więc to były bardzo ciekawe indywidualności, wszyscy związani w większości z teatrem słowackiego. Po szkole teatralnej pan dosyć szybko z tej świątyni teatru trafił do dziesiątej muzy. W wywiadzie rzece z Tomaszem Miłkowskim, w książce Seksmisja i inne moje misje, wspomina pan, że nie pchał się pan, ale i tak docierali, odnajdowali pana reżyserzy i to najwięksi reżyserzy. Jaka to była forma wypowiedzi twórczej? Czym to było dla pana wówczas, właśnie po tej szkole mistrzowskiej? Wie, wie pani, smarkarz to w ogóle nie, nie, nie umie docenić. Tego, kto go bierze. Kto do tego. Najpierw wygrałem w filmie Dancing w kwaterze Hitlera i to nie był mistrz Jan Batory, ale jego filmy zdobywały różne nagrody na, 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 na festiwalach. I przestrzegała mnie właśnie ukochana pani profesor Danuta Michałowska, no, że wybierasz film po trzecim roku, nie chce ci stawać tutaj przeszkodą w twojej karierze. Ale to dzięki temu potoczyło się tak, dzięki temu filmowi zagrałem u Kuca, a dzięki Kucowi zagrałem u Wajdy, dzięki Wajdzie zagrałem u Majeskiego i tak dalej, i tak dalej, coraz bardziej um, się utwierdzałem. Ale wie pani, tak płynąłem na, na fali tego, że ja robiłem za dwa, trzy filmy rocznie. E, I tak myślałem, że tak będzie w życiu. Bardzo był ciekawy moment, w którym moi rówieśnicy zaczęli mnie zauważać i używać. Agnieszka Holland, Filip Bajon, później po latach troszkę starszy Bugajski. Cieszę się, że, że im byłem przydatny. Taki Wajda, no przecież dzięki niemu. Wiem do dzisiaj, co to jest, takie stworzenie artystycznej atmosfery wokół tego, co się tworzy. To jest ważne. Tu się, tu fokus uwagi ma być skupiony na aktorze, na scenie. Czasem są gwałtowne dyskusje, rozmowy, a w Brzyzinie właściwie towarzyszyła nam cisza, szept i. Rzeczywiście skupienie wszystkich dookoła. Tego wymagał Andrzej, żeby się w tej kameralnej leśniczówce scenerii no, zarysował ten delikatny dramat. Także on wyreżyserował jednocześnie całe ambient, całe otoczenie. Kutz był kompletnie inny. Kutz żartował, dyk dy bardzo dyktatorski. Od razu widział, jak ma wyglądać kadr, rozrysowywał, co tam będzie. Czasami tylko mówił, Olo, Olo, nawzdeczyłeś się już, czy nie? Czekał na moment, w którym będę odpowiednio skupiony i dam mu znak ręką, czy mrugnę okiem, że teraz można włączać kamerę. A to było istotne, bo wtedy można było zrobić jeden dubel czy dwa. Dzisiaj dzięki elektronice możemy tych dubli robić w nieskończoność. Ale dzięki temu no, poczułem takie mm, na sobie skupienie, które mnie mobilizowało. To najbardziej w serialu jest widoczne. Produkcja: szybko stawać tu, jeden z drugiej kamera na tą stronę, kamera na tą stronę. Tam musiało się coś wydarzyć, i w tym sensie, w sensie to mnie uformowało na, na, na całe życie. A jak zacząłem sam szaleć jako reżyser. Warszawiacy to mogli widzieć na różnych placach. Ostatnio na stokach Zamku Jazdowskiego, Konstytucja dla Europy. To, to było inspirowane rzeczywiście i rozmachem Wajdy, jego romantyką, i, i pewną ironią Kazimierza Kuca. Miałem wielkie szczęście. Stworzył pan wizerunek postaci lirycznej, romantycznej, i przytrafiły się dzieje grzechu. Waleriana Borowczyka. I tutaj złamanie tego schematu, dzieje grzechu, które były pewnym obyczajowym skandalem. Film niemal erotyczny. No więc tutaj romantyzm jest jak najbardziej nadal na miejscu. Może postromantyzm, może wszystko jedno, co się tam wiąże w każdym razie emocje, zaczadzony miłością do Ewy. Hrabia Szczerbic, cały majątek rzucał jej stóp, co prawda nago, Kręciliśmy to w gabinecie prokuratora miasta Łodzi podówczas, ale mieliśmy do czynienia z magiem, który obcował z malarstwem. No i pamiętam, że prosił mnie, żebym już kiedy po akcie seksualnym, prawda z Ewą padł. W Rozrzuciwszy nogi na dwie strony, o nie, tak to nie będzie. No, ale nie ufasz mi przecież, ja tworzę sztukę. Można sobie wyobrazić, już co się okazało, to był 74. rok, rozkładówka w ekranie, i leżymy nago z Grażyną Długołęcką w tej udrapowanej pościeli. No tak, rzeczywiście, jakieś malarstwo. Koledzy mówią, tej słuchaj, pytali Ciebie czy nie? Czy możesz? No skąd? Nikt mnie nie pytał. Ty musisz i zaprotestować. No to po zaprotestować do, do redakcji. A na drugi dzień już reżyser. A co ty masz przeciwko temu? Ja tworzę sztukę, a ty idziesz się skarżyć. To był rzeczywiście pewien akt odwagi wtedy. Dzisiaj, aktorzy się rozbierają, to w ogóle nie ma żadnego problemu z tym. Natomiast jeżeli pani mówi o przełomie. Przełom zafundował mi chyba e, Filip Bajon, e, gając Magnata von Pless, faszyzującego księcia w Pszczynie, w białej wizytówce w Magnacie. Mm, łaska boska, że mnie troszkę uwolnił z tej romantycznej, ckliwej szuflady. No ale to ja pamiętam, Marta Fick też kiedyś pisała, że w tym Łukaszewiczu tk tkwią pokłady, niewyczerpane, jakiegoś sadysty, czy jakiegoś takiego typa. No, parę razy mi się zdarzyło. Bardzo piękne chyba, ja zobaczyłem teraz po 30 latach realizację takiej sensacyjnej stuczki, to, to słowo w teatrze sensacji, azyl się to nazywa. I gram uciekinienia z domu, z psychiatrii, tak, i, i terroryzuje jakąś przygodną kobietę w domu, tą była Marta Lipińska i musiałem grać na tych dwóch klawiszach. To znaczy pomiędzy tą liryką, trochę taką właśnie wysublimowaną, skrzywdzony, że on aktorem, a pomiędzy tym, co jest twarde, zdecydowane, co jest osaczeniem tej, tej kobiety. No, ja widziałem to dopiero teraz po 30 paru latach. Zygmunt Hübner mówi, proszę pana, to Najlepsze, co pan zagrał, ale ja tego nigdy nie widziałem i dopiero teraz w Sopocie, kiedy dali mi nagrodę, ja mówię, a co chcesz z tego? Puśćcie to, ja to chcę wreszcie zobaczyć. Boże, ty mój, gdyby to nie był 81 rok i gdyby to ktoś jeszcze zauważył z reżyserów, to może moja kariera mogła potoczyć się jeszcze inaczej. Zaczarował pan ogromną rzeszę. Ludzi rolą komediową, czyli rolą Albercika w sex misji. Czy pan od początku wiedział, czy pański brat, który realizował zdjęcia do tego filmu, Jerzy Łukaszewicz, 28-letni wówczas Juliusz Machulski, młody człowiek, czy wy wiedzieliście, co wy robicie wtedy, że zrobicie yy, komedię wszechczasów, komedię, satyrę, no, nikt na tego nie czasy, mógł w których w ogóle. żyjecie, że to hmm. będzie tak nośnie aktualne cały czas? To jest niestety. Seksmisja znowu jest. Filmem politycznym uważam. Tak ją dzisiaj można też czytać. I myśmy robili film polityczny, z tym, że nie wolno nam było tego mówić. Producent mówił cisza, bo nam jeszcze zatrzymają film. No ale pamiętajmy, dzisiaj tego nie chcą ty młodzi wiedzieć, że władza grała na dwie strony. Raz się chciała pokazywać, że jest bardzo demokratyczna, no a raz tam egzekwowała ten swój socjalizm, tak? Więc my, ale okazuje się nie julek, albo coś buja, że mieliśmy uczucie jakiejś jednak misji wobec społeczeństwa, żeby odreagować stan wojenny. Także tutaj Jerzy Szturm miał po prostu tyle pomysłów. On dodawał do tego, co, co Julek napisał. To była bardzo, bardzo precyzyjna konstrukcja. Mam do dzisiaj zachowany ten jego scenariusz, ten jego pierwszy. Bawiliśmy się nieźle, ale w miarę. Gdybyśmy się za bardzo bawili, to pewnie może nie byłoby to na tyle zabawne. Prawdziwy sprawdzian dla aktora to jest scena teatralna. Łukaszewicz posiada idealne warunki fizyczne do tej roli. Tu jest mowa o roli Karla Rosmana w Ameryce Kawki w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Ateneum w Warszawie. Można powiedzieć, że jest to właściwy debiut teatralny tego gwiazdora filmowego. W Ameryce ma coś z chorobliwego niepokoju Kawki. To jest fragment recenzji z życia Warszawy z 1973 roku. Czy łatwo było odnaleźć się panu w teatrze po Właściwie rozpoczęciu kariery aktorskiej w filmie i to dużego formatu od razu. Najpierw w Warszawie, jak już się znalazłem, to musiałem zagrać Wacława w zemście. Dyrektor Jan Bratkowski mówi: Wie pan, wszyscy tylu kładło tego Wacława, niech się pan nie przejmuje, pan go też położy. I nic to nie zaważy na pana karierze. Zaważyło. Przedtem mogłem zagrać zastępstwo za Jana Englerta. W Hadrianie VII holubek grał papieża i widział we mnie, w młodym kleryku, jakieś odbicie z, z, z swojej postawy. Więc miałem sobie od razu sceny z nim. To było coś fantastycznego. A dyrektor mój niech pan modnie się wyżej głowę. Tam na trzecim balkonie też są ludzie. Dzisiaj to już jest rzadkie. Natomiast rzeczywiście po tym Wacławie, który no nie, nie umiałem zagrać tego cwaniactwa, nie umiałem zagrać takiego no, wie, wiejskiego dążyłana, który wie, jak poderwać klarę, panienkę. I dopiero rzeczywiście Grzegorzeski dał mi szansę poprzez Kawkę odnaleźć siebie, znaleźć taką jakąś harmonię pomiędzy moim wnętrzem, bohaterem i Tutaj to dotknęło wielu takich moich bardzo głębokich, osobistych, no nie wiem, zetkniń ze, ze światem, z religią, z rodziną. No, kawka jest taki właśnie zanurzonych, pełen kompleksów, pełen sądów o sobie, czy o sądów, na który jest skazany. My wszyscy jesteśmy na sądzie jakimś boskim. Całe nasze życie ciągle pod lupą. On wszystko wie, wszystko pamięta <laughs> i będzie ci to policzone. Przez 8 lat był pan aktorem w teatrach niemieckich. Jak to się to nie stało? 8 żeby... to rzeczywiście jakoś, jeśli kiedyś lapnąłem, to liczę może siedem. Ale były to lata: jak to się stało, że aktor, który gra świetne rolę w filmie tu, dla którego jest miejsce tutaj w teatrze, wyjeżdża na zachód, mało tego, gra w teatrach, gdzie wydawałoby się, że bariera językowa jednak sprawia, że trudno jest zaistnieć. W roku 88, kiedy kończyłem zdjęcia do filmu Alchemik, no, kto z Państwa słyszał Alchemik, kto go oglądał? No, no jakoś coś się nie udało w tym filmie, a to był, był rzeczywiście sukces. Pierwszy raz przekroczyłem milion złotych. Podówczas najwyższe honorarium, jakie otrzymał polski aktor w głównej roli, ale za niedługo te pieniądze niewiele były warte. Było uczucie takiej frustracji, że mało przychodziło ciekawych ról. Zaczęto mnie widzieć raczej w drugim, trzecim planie. I pomyślałem, coś trzeba zmienić w życiu, coś trzeba spróbować jeszcze coś na własny rachunek. Jak dobrze, że ten Wielki Świat nie porwał pana na zawsze tutaj z tego naszego środowiska, myślę głównie o środowisku, bo reprezentuje Pan to środowisko, będąc prezesem Związku Artystów Stan Polskich, to jest taka trochę rola między księdzem w konfesjonale a biznesmenem. Najbardziej bym się bał roli biznesmena, chociaż w pewnej sytuacji byłem postawiony takie, że no muszę sprostać bardzo poważnym problemem wynikającym ze złego zarządzania no, powierzonymi środkami. Udało się. Nie dla mnie najważniejsze i dlaczego chciałem być prezesem, było to, aby nie zmienił się model. Polskiej kultury teatralnej. I do tego właściwie mnie umotywował mój dyrektor teatru w Bonn, Manfred Beilharz. uważał, bo jak wrócisz do Polski, będą chcieli przy tym majstrować i będą chcieli zamienić na model francuski, to znaczy, taki, że są projekty, odgórne jest finansowanie, objazd, no i albo dochodzi do, do przedstawienia, albo nie, albo budynek po prostu jest teatrem. I ten pogląd, ten sprzeciw e, prezentowałem przez cały czas mojej prezesury. Chociaż te, te zapędy w Polsce nie były aż tak groźne, jak można było się na początku w tych dyskusjach spodziewać. 40 lat pracy na scenie w filmie, pracy twórczej minęło. Co dalej? A Jestem w tej chwili, jestem nasz happy, bo otrzymałem rolę, na którą długo czekałem filmy, długo nie, nic takiego nie robiłem. Janusz Kondratiuk kręci film o umieraniu swojego brata, reżysera filmowego Andrzeja Kondratiuka. I jak już wiadomo, ogólnie, bo tutaj prasa już też pisała o tym, będzie to komediodramat. On spisał prawdziwe rozmowy z tego okresu, kiedy opiekował się swoim bratem po udarze we własnym domu, aż do jego śmierci Porywająco jest napisany ten scenariusz. Janusza gra Robert Więckiewicz, no a ja gram tego sparaliżowanego Andrzeja. Oby się nam udało. Nie zapeszając, trzymam kciuki za kolejne 40 lat na scenie i w filmie. Dziękuję. Pójdę śladem szaflacki.